będziemy potrzebować trochę miejsca i krzesło, które jest w miarę stabilne i ma taką wysokość, że wygodnie się na nim siedzi. Powinno mieć też oparcie. Zwróćcie uwagę, żeby było w miarę małych rozmiarów. Skupimy się dzisiaj na pozycji, w której siedzimy na krześle trochę na odwrót, czyli oparcie mamy z przodu i siedzimy w rozkroku. W samej pozycji najważniejsze rzeczy to stopy, które są ustawione na palcach, jakbyśmy miały bardzo wysokie obcasy, kolano zgięte w kącie prostym, a uda tworzą linię równoległą do podłogi. Pamiętamy też o opuszczonych barkach i prostym kręgosłupie, szczególnie kiedy siedzimy tyłem do publiczna. Na początek parę sposobów na to, jak w ogóle znaleźć się w tej pozycji. Pierwszym z nich jest wejście z kopnięciem. Zaczynamy obok krzesła, łapiemy rękami za oparcie, kopiemy nogą, która jest bliżej krzesła. Pamiętam, żeby wyprostować nogę i obciągnąć palce. Stawiamy ją po drugiej stronie krzesła i delikatnie siadamy. To samo możemy zrobić stojąc z tyłem. Drugie wejście bardzo podobne, z tą różnicą, że zamiast kopać, stawiamy nogę na krześle. Zaczynamy tak samo, z boku stawiamy nogę na palcach. Pamiętam tutaj o prostym kręgosłupie przede wszystkim. I przenosimy nogę na drugą stronę krzesła, siadając. Możemy się zatrzymać w tej pozycji z nogą na krześle na chwilę. W kolejnym sposobie zaczynamy stojąc za krzesłem i dwoma bardzo wyraźnymi krokami stawiamy nogi po dwóch stronach krzesła. Stoimy w rozkroku, po czym siadamy. Tutaj najważniejsze jest to, żeby tych kroków nie chować, tylko je mocno zaakcentować. Sposób czwarty. Stoimy tak samo za krzesłem, ale ono jest zwrócone oparciem w naszym kierunku, więc musimy je odwrócić. Na początku pamiętamy, żeby nasze stopy były rozstawione szerzej niż nogi krzesła. Zaczynamy łapiąc jedną ręką od tyłu oparcia, a drugą od przodu. Podnosimy krzesło, odwracamy je. Unosząc się na palce, wsuwamy krzesło między nogi. Możemy też złapać obiema rękami z przodu krzesła. Dzięki temu możemy się schylić, ale później musimy odwrócić nadgarstek. Jak widzicie, tutaj nogi zostają w miejscu, a to krzesło się wsuwa. Następna pozycja. Tutaj zaczynamy siedząc bokiem na krześle i przekładamy nogę nad oparciem. Pomagamy sobie ręką, odpychając się. Ciągniemy do góry stopę. Kolana prostujemy, jeśli oparcie nam na to pozwala. I pamiętamy o tym, że druga noga jest dalej w kącie 90 stopni. Małe wejście. I to samo możemy zrobić tyłem. Tutaj pamiętamy szczególnie o prostych plecach. Następna pozycja. Bardzo podobne wejście, tylko przenosimy dwie nogi nad oparcie i później rozkładamy je na dwie strony. Tutaj szczególnie mocno pomagamy sobie ręką, podciągamy się, odchylamy się do tyłu, przekładamy nogi i podciągając się rękami do przodu, rozkładamy je na dwie strony. To samo tyłem. Pamiętamy tutaj o prostych plecach. A więc co zrobić, jeśli już siedzimy? Najprostszą rzeczą, którą możemy zrobić, to po prostu zaakcentowanie tej pozycji. Wykańczamy stopy i dłonie pięknie i mocno, pamiętając o tym, żeby mieć prosty kręgosłup. Możemy też położyć ręce na oparciu. Wtedy uda i ręce tworzą linie równoległe do podłogi. Pamiętam, żeby nie podnosić barków do góry. Gdy rozkładamy ręce na bok, pamiętamy o wykończeniu dłoni.
Możemy zaakcentować też barkiem. Możemy też unieść ręce do góry, najpierw jedną, później drugą, pamiętając o mocnych i prostych liniach i trzymając je jak najbliżej uszu, lub płynnie przenieść je przez oparcie. Kot nie jest tu niezbędny. Kiedy siedzimy tyłem, możemy odwrócić się do widowni, pomagając sobie ręką, odpychając się od oparcia. Siedząc tyłem, możemy też wyprostować jedną nogę. Pamiętając o tym, żeby było prosto w kolanie i żeby zostawić uniesioną piętę, stopa drugiej nogi może być przesunięta bliżej krzesła. Bardzo efektowne jest też postawienie pięt. Najpierw jedną, później drugą i wracamy na palce. Ważne jest, żeby zrobić to energicznie i w punkt. Oczywiście tą pozycję możemy też zaakcentować ruchem głowy. Możemy zrobić małe koło. Albo duże. Wtedy pamiętamy o tym, żeby zacząć od boku, przejść przez tył, pomagając sobie rękami i wrócić przez drugi bok. Jeśli chcemy tą pozycją zakończyć już naszą choreografię, przydadzą nam się dwie kolejne figury. Możemy się odchylić do tyłu z nogami wyprostowanymi do góry. Na początek przenosimy nogi na oparcie i łapiemy dłońmi poniżej nóg. Odchylamy się do tyłu i prostujemy nogi do góry. Odchylamy głowę i krzyżujemy kostki. Możemy też skończyć w pozycji V z odchyloną głową i nogami w rozkroku. Tutaj ważne jest, żeby usiąść jak najbliżej oparcia. Najpierw, trzymając się mocno dłońmi oparcia, unosimy zgięte nogi i odchylając się do tyłu, prostujemy je. Oczywiście możemy też zrobić dużo innych rzeczy. Każdy, nawet najmniejszy akcent będzie tutaj wyglądał fajnie. Ostatnia część, jak wstać z tej pozycji i przejść do dalszej części choreografii. Pierwszy sposób to po prostu przełożenie nogi nad oparciem. Możemy to zrobić zarówno przodem, jak i tyłem. Wkładamy nogę pod ręką. Tą samą ręką łapiemy się oparcia i podciągamy, a nogę zakładamy na nogę. Kolejny sposób. Założenie obu nóg na górę i wykręcenie na bok. Trzymamy się rękami siedzenia, a później podciągamy się, trzymając za oparcie. Kolejny sposób. Tutaj nasze nogi będą się przesuwać do tyłu, aż za krzesło. Ciągniemy kością ogonową w tył, nie w górę, tylko w tył. Ręce opieramy na oparciu, głowę trzymamy do góry. Nogi nie muszą być w pionie, mogą być przeprostowane. Później ściągamy po podłodze jedną nogę do drugiej, ręką akcentując na oparciu i łączymy kostki. Kolejne zejście. Bardzo podobne, tylko tym razem to krzesło się przesuwa, a nasze nogi zostają w miejscu. Prostujemy kolana, ręce mogą być zgięte. Znowu ściągamy nogę.
Jeśli chcemy mieć więcej możliwości ruszenia krzesła, podnosimy je za oparcie do góry. Tutaj cały ciężar ciała jest na stopach. Podnosimy krzesło. Pozycja zostaje tak naprawdę taka sama. I teraz możemy go odwrócić w każdą stronę. Kolejny sposób. Siedząc przodem, stajemy, wychodzimy na palce, opieramy się o oparcie i odbijamy się z jednej nogi. Stawiamy ją na krześle, pamiętając, że na palcu, i z tej pozycji mamy możliwość wykonania dowolnego ruchu. Teraz spróbujcie wybrać jedno wejście, wstawić coś w środek i jedno zejście i macie gotową całą sekwencję. Łączcie te elementy dowolnie, wymyślajcie nowe i do zobaczenia.